Witamy w kolejnym odcinku audycji Zjednoczone Stany Komiksu na antenie studenckiego radia Żak Politechniki Łódzkiej. Ja nazywam się Marcin Sienny. W kabinie realizatorskiej jest z nami Ziemowit Halciński, a dzisiaj troszkę nietypowy temat i nietypowy gość Mateusz Dąbrowski, artysta komiksowy, artysta koncepcyjny ze sporym już doświadczeniem, wykształcony również w zawodzie rysownika. Cześć, Mateusz. No, cześć. Chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę o rynku. Szkoleń rysowniczych, o tym, czy w ogóle jakaś oferta jest do komiksiarzy kierowana. Jak artyści komiksowi mogą się znaleźć, w szczególności późno podejmujący studia artystyczne albo szkolenia korzystające z warsztatów artystycznych, odnaleźć właśnie w, te, w tej sztuce? Czy w późnym wieku można zaczynać zabawę z komiksem? Ja mam wrażenie, że to nie ma znaczenia kompletnie. Podobnie zresztą na studiach, kiedy ja byłem na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Były osoby po 40 i 50, które dopiero zaczynały jakby swoją przygodę z rysunkiem, z jakąś grafiką, bo robiły to bardziej dla przyjemności. Na studiach dziennych. Na studiach dziennych. Na, na studiach zaocznych też tacy ludzie byli. No, to bardzo ciekawe. Jakby mieliśmy kobietze, kobietkę starszą, taką po czterdziestce, która zaczynała dopiero jakby edukację w tym kierunku. Uważasz, że ASP jest jakimś wymaganym krokiem zawodowym, jeżeli chodzi o e, tworzenie komiksu albo pracę z, jako artysta koncepcyjny? Kompletnie nie. Ty doskonale wiesz, po jakie jest moja opinia na ten temat. Jakby to jest kwestia tego, że w rzeczywistości akademia sama w sobie nie kształci w tym kierunku. Akademia kształci bardziej pod takimi względami filozoficznymi, e, wiąże się jakby z jakimś takim kierunkowaniem, próbą, wiesz, wyznaczenia kierunku studentowi. Kiedy student ma już jakieś pojęcie, co chce robić... To w rzeczywistości akademia jest no, kompletnie niepotrzebna, bo może równie dobrze wziąć tą samą wiedzę, a nawet większą, czy skoncentrować się na jednym kierunku, będąc, jakby prowadząc samodzielnie podobne ćwiczenia. Ale potrzebne są mu umiejętności. I gdzie według ciebie takie umiejętności można nabyć? Czy są to szkolenia, czy są to może tutoriale na YouTube, czy są to podręczniki? Jak najłatwiej nauczyć się rysowania z ominięciem właśnie tego szczebla e, nauki, takiej powiedzmy w hi hierarchii. A, a, teraz, a teraz widzisz, sobie, będę, sobie, so, będę sobie zaprzeczał, sobie sprzed pięciu minut, bo z drugiej strony są szkolenia na akademiach sztuk pięknych, na. Polibudzie, nawet takiej typowej, gdzie uczą architektury, które są całkiem niezłe dla szczególnie początkujących. Jeżeli zaczynasz rysunek, e, te szkolenia bardzo często od zera potrafią przygotować do rysowania postaci, takich bardzo elementarnych elementów i podstaw. E, to oczywiście zależy jeszcze na kogo trafisz, gdzie i jak, ale. Kiedy ja brałem udział w podobnych jakby zajęciach, one były całkiem niezłe. Dostawa, przede wszystkim, co jest ważne, kiedy dostajesz się na takie zajęcia, nie, płaci w rzeczywistości niedużo za, za jedne zajęcia, ale masz modela. Czyli masz na przykład postać, która jest naga. Gdzie mężce poćwiczyć, a to mnie całkiem nieźle. Masz narzucony pewien rygor pracy też, też. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o ćwiczenia artystyczne. Bo masz tam bardzo ograniczone ramy czasowe. Nie, jakby nie, nie możesz zrobić czegoś w rodzaju, no ja sobie przyjdę tutaj za dwa dni, skończę to. Nie masz i 4-5 godzin i w ciągu tego czasu należy tą pracę wykonać. I tym bardziej, że to też przygotowuje do tych egzaminów, które się na tej akademii odbywają. Które też mają bardzo ograniczony czas e, pracy? No, ja na pewno mogę się podzielić swoimi doświadczeniami z ostatnich półtora roku, dwóch lat. E, szukałem właśnie szkoły, która kierowałaby swoją ofertę w szczególności do artystów zainteresowanych komiksem. I nie znalazłem takiej oferty w Łodzi. Co prawda jest u nas kilka szkół dobrze kształcących w sztuce rysunków, w sztuce w ogóle. Czy są szkoły skupione na malarstwie i są szkoły skupione na bardziej przygotowaniu do egzaminów na przykład architektonicznych. Ale oferty typowej dla po pierwsze hobbystycznej, a po drugie hobbystycznej, konkretnie związanej z komiksem, jest tego bardzo, bardzo mało. Też dlatego, że u nas nie ma na to rynku. Znaczy, nie może nie tyle nie ma rynku dla ludzi, którzy chcą rysować, tylko nie ma jakby jeszcze rozwiniętego rynku komiksów y, autorów w Polsce. Nie ma też, kto dawać podobnych szkoleń, y, przez to, że jakby ten rynek jest dość mały. Jeżeli chodzi o autorów, więc kto ma. Chociaż oczywiście są polscy artyści komiksowi, którzy przy okazji festiwali prowadzą też. Prowadzą, ale. ale jakby takich stałych warsztatów nie ma raczej. Nie ma oferty takiej. Rzeczywiście, że półroczne szkolenia uczymy tego, tego i tego. Po. W zaliczeniu Zwróć, będziecie macie, zwróć mieli uwagę na to. Konkretny, w... konkretny umiejętności, poziom, który pozwoli wam albo przejść na kolejny poziom szkoleń, albo e, zacząć już swoje rzeczy robić. Rzeczywiście czegoś takiego nie widziałem. Ale też zwróć uwagę na to, że wiąże się to z tym, że w Polsce jakby zawód komisarza wciąż jest czymś, co jest bardzo niszowe, je, nie zarabia się I... na tym dużo, tak, to jest bardziej się opłaca. Popy, dokładnie. I stąd ciężko wymagać, żeby pojawiła się oferta, jakby. Em, komercyjna dla zawodu, który jest niedochodowy, powiedzmy sobie szczerze. Nie no i ty jest... coś o tym wiesz, jako Dokładnie. osoba, która, która starała się też zaistnieć w komiksie. Ale może niekoniecznie starała się sprzedać w jakiejś szerszej publiczności swoje dzieła, ale na pewno tworzyła komiksy. Wiemy, że szykujesz projekt na tegoroczny Festiwal Komiks Łódzki. Powiedz, jaka jest jak, jak wyglądają Twoje doświadczenia z pierwszym komiksem, jakiego robiłeś już chyba dekadę temu? E, jak wygląda praca przy tym najnowszym projekcie? Przede wszystkim nie śpieszę się. To jest pierwsza rzecz. Zacząłem dużo, dużo wcześniej, jakby lepiej rozplanowując cały projekt, więc miałem gotowy cały projekt w szkicach, zanim zacząłem nak nakładać tuż, gdzie jestem teraz w trakcie, co widziałeś. Więc jestem teraz w trakcie tworzenia kolejnych stron. E, już przy gotowym, całym scenariuszu, przygotowym. Jakby w projekcie postaci, przygotowych, ko konkretnych kadrach, które jeszcze i tak zmieniam i tak nie jestem pewien, czy to jest ostateczna wersja. Kiedy robiłem to dobrą dekadę temu, ponad dekadę temu już w tej chwili, to było na zasadzie jakoś się uda. Co oznaczało, że robiłem każdą stronę, co prawda, z jakimś ogólnym planem, ale bez e, rozrysowania wszystkiego, więc każda strona po podstawała raz w tygodniu. Co zresztą jest. Nie wracałeś do, do tych projektów, już stwo, już. Skończonych. Nie, i to był też błąd, ponieważ w pewnym momencie jakby to był komiks, który powstawał na bieżąco, co znaczy, że klarował się styl graficzny, e, klarowały się jakby pewne pomysły na niego w trakcie tworzenia. Zresztą, ja byłem wtedy nastolatkiem, co oznacza, że miałem, jak to mówią, niewiele wiedziałem na temat tego, co robię. Dzisiaj zrobiłbym to inaczej i może zrobię to jeszcze raz inaczej. A jaką rolę odgrywa elektronika przy tym? Czy to z, wykonujesz, te plansze komiksowe powstają tylko tradycyjnymi metodami, czy planujesz przy tym najnowszym projekcie użyć też komputera? Przy najnowszym planuję też użycie komputera. Też ze względu na to, że tradycyjne techniki nie wybaczają. Jakby jak już zrobisz błąd, to on tam jest, co najwyżej możesz go jakby zamazać, ale czasami to oznacza że po prostu muszę wyciąć kawałek strony, zrobić na nowo kawałek. Albo, no nie wiem, zacząć wszystko od nowa, bo takie, taka możliwość też idzie. Jeżeli spojrzę na to i stwierdzę, że w całości to się kupy nie trzyma, trzeba zacząć od początku, dobrze. Stąd A później te... skan, niestety, może niektóre błędy też jakoś uwypuklić. Jakby, jakby wiesz, to i tak składasz później w wersji drukowanej, więc i tak później musisz to wydrukować, zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, bo pewne przekłamania są jednak na ekranie komputera. To nie jest tak, że. Bez wydruku będziesz wiedział dokładnie, jak to wygląda. Jakby, to, jakby zawsze trzeba, bo z mojego doświadczenia wynika to, że ekran komputera, nawet jeżeli jest dobrze skalibrowany, co też jest ważnym elementem, jeżeli, jeżeli tego typu rzeczy tworzymy, zawsze będzie lekko przekłamywał kolory, będzie nie do końca odzorował to, jak to będzie wyglądało na papierze. Zawsze druk jest konieczny. A jaką rolę według Ciebie pełni kolor w komputerze w ogóle? Czy on jest konieczny? A to jest, to, jest, to jest wszystko zależy od tego. Bardzo szeroki oczywiście temat, bo są artyści, którzy Tylko na przykład się skupiają się wiem, na no. tworzeniu akwarelą i uwielbiają ko kolor, a są takie komiksy, które rzeczywiście lepiej mi się czytało w wersjach czarno-białych niż kolorowych. Wiesz, to jest bardzo, to widzisz, tworzysz projekt cały i tematyka ci narzuca pewne elementy. E, może się okazać, że ten kolor jest faktycznie zbędny, a może okazać się, że jest e, wybiórczy nawet. Tak jak wiesz, Sim City miało te wybiórcze kolory które były bardzo ważne dla fabuły, wiesz, żółty człowiek, pojedyncze Plamy krwi, rzeczy, które były ważne dla fabuły, cała reszta była w czerni bieli. To jest decyzja artystyczna. Musisz sam zdecydować, czy. Co zresztą o czym teraz rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, że ja się zastanawiam, czy zrobić faktycznie mój, kolor, mój komiks w kolorze, ponieważ nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek da. Doda, jakby doda, czy nie odejmie od tej prostej czerni i bieli, która jest bardzo wyrazista, która jest bardzo jakby i tak bogata, czy jak ja dodam kolor, to, to będzie miało sens w ogóle. Czy to doda jakąkolwiek wartość na plus do, do projektu, czy ja po prostu zrobię tylko i wyłącznie to po to, żeby zrobić kolor, bo albo chciałem sobie zrobić kolor. I tutaj na ratunek też technologia przychodzi. Przychodzi, bo mogę sobie sprawdzić, mogę zeskanować, sprawdzić sobie w komputerze, jak to wygląda. Nie, mogę, co prawda, mogę na przykład wziąć lightpada, light podświetlić od y, tyłu ten komiks, zrobić sobie kolor nawet ręcznie i później nałożyć go i zdjąć w komputerze, bo taka opcja też istnieje. E, ale mnie ratuje jakby komputer, jakby daje mi możliwości. Zresztą, patrząc na to, jakby kolorowane komiksy w dawnych jakby przy technologii dawnej komiksowej, gdzie też się nakładało po prostu, wiesz, całe klisze ko kolorystyczne tu na w foliach e, osobno, gdzie przecież nie, nikt nie kolorował tego, że to był kolorowy w stu tego tylko się osobno jakby miało warstwę czarną, osobno był kolor. Przez to czasami, jak masz druki starych komiksów, te kolory się rozjeżdżają troszeczkę. E, wykorzystuje się cmyka, więc tam miałeś pewnie jakiś, jakiś druk, który, wiesz, na rastrze był zrobiony. I nakładały się różne trzech podstaw z tych cyjan magenta yellow kolory, i czasami one się rozjeżdżają. Też ze względu na to, że to trzeba było przygotować ręcznie. No tak, to w takich projektach kolor wydaje się być jakimś przykrym obowiązkiem, bo mało mało w tym fachu było wtedy w przypadku komiksów, o których mówisz, decyzji jakiejś artystycznej, wysublimowanej, a więcej po prostu konieczności pokolorowania tego zaradzienia na przykład na to, że to jest standard rynku w tym momencie. I, na też, nic więcej. i też jakby ten, szczególnie superbohaterka są kierowane do raczej młodszego odbiorcy, co nie jest jakby do dojrzałego odbiorcy Komiks kierowany, więc. No nie zawsze. To nie zawsze. Się, dzisiaj już, już jest to całkiem sporo historii, które mogą się podobać każdemu. Natomiast rzeczywiście, w szczególności u korzeni, komiksów superbohaterskich, one były kierowane do, do młodszego widza i który na pewno kolor doceniał i docenia zawsze. Miało przyciągać wzrok, wiesz, jakby miało spółki krzyczeć, miałeś otworzyć, zobaczyć te kolorowe strony, co wtedy jakby wiesz, też kolor, druk w kolorze nie był taki super powszechny. Bo były też komiksy czarno-białe do starszego widza, typu komiksy z Grozą, Dzikie Zachody, inne jakby tematyczne e, periodyki, które w tym owym się czasie e, pojawiały, były często czarno-białe. Ten komiks komik superbohaterski był zazwyczaj kolorowy, miał, też miało to znaczenie, dlatego że ci bohaterowie mieli się na stronie wyróżniać, więc oni byli w krzyczących kolorach. I ogólnie to były, zwróć uwagę, te komiksy były w bardzo krzyczących kolorach, też ze względu na ograniczenia druku e, w owym czasie. A w Polsce niektóre komiksy wydane w Stanach Zjednoczonych jako kolorowe były wydawane czarno-białe, też po to, żeby oszczędzić, wydać więcej i troszkę oszczędzić na, na druku. Rodziny Supermana. Superman, taki z niebieską bardzo układką, stary komiks. Bardzo stary komiks który u nas był gdzieś w latach osiemdziesiątych drukowany bodajże. Ale później bodaj jeszcze że... Pani Sherry zdaje się były, Też wydawane... były w czerni bieli. W czerni i bieli, ale za to objętość była ich większa i chyba tak. wszyscy na tym skorzystali, byli zadowoleni z tych. Były. Bo w szczególności rzeczy chyba przez Romitę rysowane bardzo dobrze w czerni bieli wyglądały. Lepiej niż w kolorze. Były te jakby komiksy, wiesz, Mega Marvel, te grube takie TM Semika Wydawane też w Czernibieli. To prawda, ale nie pamiętam akurat w byli wydań specjalnych żadnych. By, ja pamiętam właśnie Paniszera. Że ten Paniszera, o którym mówił, rząd był gruby, tak, tak. był właśnie w tej serii paniszier, Mega Marvel. Tak, chociaż one, on chyba nie był w serii Mega Marvel, tylko po prostu jako panisher. Mówisz mi się Tak, wydawało, tak że mi się, albo właśnie. wydanie specjalne. No a to nie no, Nie a pamiętam wspomn dokładnie. Wspomniałeś, wspomniałeś o lightboardach. Też często się widzi takie dyskusje w sieci, teraz w erze wiadomo internetu, coraz więcej się pojawia artystów, te arty są w różnej jakości, są całe społeczności wokół na przykład mangi i anim tworzone, mhm. są to ludzie, którzy niekoniecznie... Tworzą komiksy, ale lubią sobie porysować, i od czasu do czasu pojawia się w dyskusjach kwestia tracingu, czyli korzystania z referencji do powiedzmy ekstremalnego poziomu, czyli podkładanie na lightboardzie, czyli na takim panelu, który ma podświetlić pracę, która jest pod czystą kartką papieru, która ułatwia nam skopiowanie e, czyjegoś dzieła, albo swojego dzieła Marcin, też Marcin, Marcin. oczywiście. Teraz się zapytam, jak się nazywa ten rysownik, który jest znany z kopiowania? Steve Lang, czy tak. taka. O nie pamiętam, niestety. E... Był, jest ten znany, który jest pornole wręcz kopiował. Miał dosłownie, wiesz, z pornograficznych. Oto, jak się patrzy na niektóre kadry, to mm, masz wrażenie, a, że nie. O, otwarte że nie jedna usta, osoba tak? To robi, mm. Nie jedna osoba mm. to robi. w ma minę ta e, Mister Fantastic. Miss, Miss Fantastic, co taką, tak jak ostatnio był ten problem z tym jedzeniem bananów, to ona zdecydowanie tych bananów strasznie dużo się nawcinała. Wiesz, widać w komiksach od czasu do wiesz, czasu. Mało tego, artyści się przyznają do tego kopiowania bez żadnego. Powiedzcie tak, jeżeli on się do tego przyzna, to jest mniejszy problem, bo wiadomo, jakby nie można wszystkiego z pamięci narysować. Natomiast, czy jest to potworny błąd, czy jest to oszustwo? tak jak wiele Zacznijmy osób od mówi, tego. Bo, bo tak jak mówię, media społecznościowe często żyją dramatami związanymi z korzystaniem z czy, cudzej pracy. Zacznijmy zdjęć. od tego, że to istniało od dawna w komiksie, Tylko jakby problemem się stało wtedy. Kiedy my dostaliśmy narzędzie w postaci internetu, które i Google Search Image, które pozwala nam dosłownie wrzucić tak. ten obrazek. I natychmiast znaleźć no, referencję, tak. z której korzystały automatycznie. Jakby dostajemy i później jeszcze dostajemy mało tego, dostajemy referencję tego artysty i dostajemy jeszcze trzech innych, którzy ku kupywali z tego samego kadru. Z... <laughs> Bo ten problem istnieje jakby... Ale jednak to jest bardzo przydatne narzędzie jest dla młodych przydatne. rysowników, w szczególności, którzy chcą nauczyć się na przykład stabilności ręki. Wczoraj rozmawialiśmy e, o, the darkness, o The Darkness i patrzyliśmy na twarze i mówimy, ja ci wiem, ta twarz wygląda inaczej niż ta, mogę się założyć, że z jakiegoś zdjęcia ją kopiował. E, to jest coś, co po prostu w ostatnich latach zaczęło wypływać. Zresztą były problemy, jakby to jest problem... Jest to problem. W amerykańskim komiksie też trzeba pamiętać o tym, że jest rygor pracy. To znaczy są terminy. Czas. Trzeba jest tych tytułów wychodzić bardzo dużo. One muszą wychodzić na czas. Co się oczywiście, na przykład DC też potrafi nie zdarzać zbyt często. Potrafią odwlekać premiery kolejnych zeszytów. Ale jednak jest to konglomerat wielki, jest to wielki przemysł, który no, mieli te, tych artystów I nie płaci jak dużo. maszyna, i nie płaci im też specjalnie dużo, nie pozwala im nawet zachować praw do ich projektów. Ale widzisz. Bo choć, cały czas wracam do, do tej kwestii. Czy to jest problem? Tak, czy to jest problemem, właśnie? Czy to narzędzie, bo to jest popularne narzędzie też jest i nie się. jest. Powiedzmy... W każdym sklepie z, z akcesoriami artystycznymi można dostać kilka wersji różnych lightboardów, różnej wielkości, różnej jas jasności. Ale widzisz... Widzisz, ten e, lateboard light of... ci nie służy tylko i wyłącznie do kopiowania czyjejś pracy, ale po prostu zrobienia szkicu i później na podstawie tego szkicu łatwiej jest ci zrobić na przykład czystą pracę, albo jak się pomylisz i chcesz zrobić od nowa, prak jakby masz już narysowane, bierzesz sobie stary rysunek, Podkładasz i jakby na przykład poprawiasz te elementy, które cię nie wyszły do końca. Więc ten lightboard nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby kopiować czyjeś pracę, ale on służy też także do tego, żebyś po prostu swoje szkice przeniósł na przykład na tusz. Kopiowanie w takim profesjonalnym świecie stanowi jakby ilustratorskim, stanowi problem, bo jest FOPA. To nie jest coś, co nie powinieneś robić, jeżeli. Poniżej wartości artystycznej. Artystyczne, tak. tak, tylko widzisz, to istniało już kiedyś, tylko my tego nie zauważyliśmy. Tak teraz, jakby mamy inne narzędzia i pewne rzeczy wychodzą po prostu na światło dzienne. E, jakby się sprawdziło stare komiksy, to były nawet takie momenty, gdzie jedni artyści od drugich dosłownie pozy kopiowali. Wiesz, widać było, że wziął z jakiegoś istniejącego komiksu, mam bodajże gdzieś takie miałem pokazane jak spider wiesz, jakby czy nawet ten sam artysta swoje rzeczy. Z jednego odcinka wiesz, wziął tą samą pozę, ten sam po prostu skopiował sobie, mu było wygodniej. Jak byś w ogóle ocenił, to skoro już przeszliśmy do, do tego tematu, jak byś ocenił wartość artystyczną dzisiejszych komiksów amerykańskich? Czy to jest, czy ona zmalała, powiększyła się? Czy, potrafisz, czy jakiś, jest jakaś gwiazda komiksów współczesnego, która pojawiła się w ostatnich dwóch, trzech latach, która zwróciła wyjątkowo Twoją uwagę? Wiesz co, ja nie mam takiego podejścia, że wiesz, ja na przykład lubię tego, kurczę, kto to rysował ten, Okład... to jest już też sta... Bolanda lubię bardzo, ale to są widzisz, no, to już jest Stary, szkoła, ja szkoła. nie mam jakby takiego ostatniego, Kurde, jak patrzyłem na te komiksy Konana, też tam był ten, Alkala, piękne rysunki, ale to są znowu stare szkoły. To dokładnie, to, są... to jest... e... też się patrzy troszkę z góry na przykład na te stare komiksy Konana, jeszcze pod Sheldem Marvela robione, ale one są bardzo elegancko rysowane i anatomicznie to wygląda dobrze, i, i ta kompozycja kadrów jest, kadrów jest bardzo elegancka. No, Wiesz, z nawet takich... rysunki DITKO mają swój ps, unikalny styl Wiesz, przecież. Może i są jakieś. Chociaż... Ja, Ricardo Federici, który robi okładki do metala i ten test zarębisty rysownik, mi się bardzo podobają jego no, panele, no. jego komiksy. Nie wiem na ile to jest nowe, co nie jakby ci, ty, o których. Wiesz, mówiliśmy o Wiera Poza. Tak, dobrze mówię? Tak. E... Piękne, wiesz, jakby ilustracje i taki styl komiksowy dość wyraźny. Co ciekawe, on pracuje, e, sprawdza, wiesz, sprawdziłem tam na tym Twitterze wtedy, jak dawał odpowiedź, jaki to jest technika i on pracuje w takim programie, który nazywa się e, Clip Studio Paint. Wiesz, ja patrzyłem, o, to jest cyfrowo zrobione, myślałem, że ręcznie robi. A to się okazuje, że jest cyfrowo, a czasami jest trudno od, odróżnić po prostu e, no, techniki już dzisiaj. Ta linia jest bardzo gładka. On rzeczywiście jest artystą takim dokładnym, szczegółowym, czystym. Czystym. Właśnie to jest też kwestia tego czystego wiesz, rysowania. Też trzeba się nauczyć pewnej rzeczy, że nie rysuję tą łapą bezpośrednio na kartce, tylko sobie pokładam jakąś tam tanią kartkę z ksero pod tą rękę, żeby e, czyściutko... I kiedy robisz to cyfrowo, ten problem znika, bo e, możesz sobie nawet zrobić szkic e, na osobnej warstwie zrobić konkretny rysunek już później na, em, wiesz, na właściwym podkładzie, podkładzie już no, na właściwej warstwie później znika się warstwę i masz czyściutką bez ja, jakie problemu. programy byś polecił? Wiesz, to, to jest e, ciężko rysownika. mi powiedzieć ja użyłem. ja, mówię, ja, ja ten, dość tani jest ten klip Studio Paint Wszyscy używają tradycyjnie Photoshopa i jest taka, nawet była taka wstyczka, której wielu komisarzy używało. W tej chwili jest częściowo to już zaimplementowane w Photoshopie, czyli, wiesz, wygładzanie linii. Jest częściowo zaaplikowane normalnie, ale była taka wstyczka, którą wszyscy używali, która nazywała się Lazy Nezumi, e, która też jakby ma więcej troszeczkę kontroli nad tą linią, ale ten program, o którym wspominałem, e, Clip Studio Paint jest bardzo tani, Czasami można znaleźć go na promocji z jakieś 25 dolarów, czy coś w tym rodzaju, w wersji no, podstawowej. Photoshop faktycznie jest, dla, w szczególności dla młodych artystów, inwestycją bardzo kłopotliwą, ponieważ. Trzeba co miesiąc płacić. Co miesiąc płacić sumę. bardzo duże kwoty za, za korzystanie z tej aplikacji. I niekoniecznie będziesz z niego korzystał w 100%. Tak? Będziesz tylko korzystał na przykład z jednej, dwóch funkcji. Co prawda to jest niby industry standard, czyli wszyscy go używają, ale jak widzimy, nawet profesjonaliści używają innych. Narzędzi. Zresztą, ty masz yy, w domu iPada z Procreate'em, który też jest przez wielu obecnie używanym jako czymś, co jest już standardem. Zastępuje inne aplikacje, rzeczywiście. Tak. Nie musisz wydawać nie wiadomo też jakich pieniędzy na sam tablet. Duży. No, to jest inwestycja, powiedzmy najnowszy sprzęt, to, łącznie z piórkiem, które też jest skandalicznie drogie w przypadku e, produktów Apple, to jest około 4,5 tysiąca. Ale ty widzisz, kupiłeś używany bodajże? Nie, Nie czy nowy? oryginalny z premieru, po premierze. Uf, uf. Trochę cię to wyniosło pieniędzy. Ale musz, trzeba przyznać, że ze wszystkich urządzeń, z których korzystałem, korzystałem z wakoma, korzystałem z high-endowych tych droższych, korzystałem właśnie z produktów Apple i jeżeli chodzi o wrażenie prowadzenia piórka o płynność, prowadzenia linii, to ona jest najlepsza rzeczywiście. I w tym, masz też to, że iPla. możesz to zabrać ze sobą wszędzie. Możesz to zabrać ze sobą wszędzie. Są ta, jest tam wszystkie najważniejsze funkcje Photoshopa, czyli warstwy, czy, um, kopiowanie koloru i tak dalej. To jest tej aplikacji niesamowicie przyjemnie się prowadzi linie rzeczywiście, nawet jak masz w, w tradycyjnych tabletach, chociaż to przyznam, że nie, nie korzystałem z najnowszych modeli Wacoma, ale w, w tych właśnie najnowszych tabletach Apple'a Sama odległość piórka od ekranu to czasami niektórym sprawia spory dyskomfort rysownikom. Którzy z tradycyjnych mediów przerzucają się na media elektroniczne. To właśnie ta delikatna odległość pomiędzy ekranem a piórkiem jej praktycznie nie ma w produktach Eichla, wiesz, to ja, jest mam, ja mam doświadczenie po prostu z tradycyjnego tabletu rysowniczego. Wiesz, takiego profesjonalnego, normalnego Wakoma, który nie ma ekranu, tylko jest i wyłącznie jakby masz rękę na dole. A patrz na ekran na górze i to jest kompletnie oderwane jedno od drugiego. Eee, więc dla mnie już samo to, wiesz, ja, ja lubię wakony ogólnie ze względu na sterowniki. Eee, I On dobrze współpracuje z Photoshopem. E, mogę sobie ustawić parę w rzeczywistości e, różnych programów w sterownikach. E, dla różnych programów różne przyciski poustawiać, e, różne naciski, pierdoły, szmery, bajery. Tylko i wyłącznie dla sterowników lubię Wakoma, bo wiem, że to będzie mi współpracowało z różnymi programami, że później na przykład jak przejdę do 3D, to nagle nie zwariuje i nie zacznie mi jakby wywalać różnych dziwnych rzeczy. Zresztą, kolejna nowoczesna nowinka, pomoc. Czasami są takie programy jak Das 3D, które pomagają ci w pozowaniu postaci, gdzie znowu możesz wykorzystać do trajsowania, będąc na. Wiadomo, dodając kliny w Photoshopie. Chociaż rysując, lepiej mieć jak najmniej dekoncentrujących elementów wokół siebie. <noise> eee, więc ogólnie ci powiem tak, jeszcze wracając do tego pytania, właśnie ten, czy to jest FOPAN. Jest, powiem szczerze, bo jak się, jak się niektórzy rysownicy dowiedzą o tym, że ty robisz w ten sposób, to automatycznie w nich, jakby tym słowniku wiesz, tych tym notesiku czarnym, na czarną listę od razu trafiasz. Eee, swego czasu. Czekaj, jak się nazywał ten od 1920 uniwersum? Ro, Rożalski, Ruzalski? O, nie pamiętam. Kciukaj e, komiksy robione dla Marbella? On, wiesz, nie, on to jest facet, który robił planszówki i miał takie uniwersum, gdzie Ach, to... masz ilustracje w ogóle takie mechy na tle e, pol, polskich chłopów, którzy wykonują żniwa. Jakby w pierwszym planie oni są wiesz, a tam gdzieś w tle jakieś mechy harcują sobie. Nie mam pojęć. I wyszło na to, że jego duża część, co jest trochę w ilustracji niedobre, wyszło na to, że on na przykład trajsuje, bierze bezpośrednio z jakichś różnych obrazów już gotowych, zdjęć, postacie, bierze elementy. Bezpośrednio jakieś były świnie z, z tradycyjnego obrazu, nie pamiętam jakiegoś holenderskiego, i on je wpasował w swój jakby obraz i by, byli jakieś górale bezpośrednio strejsowani. Bez referencji. Z, z bezpośrednio z referencji. Tak, tak, ale bez, bez um, przyznania. Bez przyznania, tak. tak. I problem w tym jest taki też, że jeżeli to przejmuje jakiś wydawca, y, czy ktokolwiek, wiesz, później to ma drukować, co zrobić z prawami autorskimi? To jest największe. To jest koszmar dla kogoś, kto to później ma tym z, Się tym zajmować, bo masz na przykład, yy, wiesz, no, masz na przykład już ilustracji, który, jak, jak wiesz, weźmiesz jakiś znany obraz, może ktoś się do tego przyczepić, mogą się jakieś prawne problemy pojawić. Więc dlatego się tego typu, typu rzeczy często nie robi. Jeżeli to jest na tyle, wiesz, bo to jest jakiś tam procent, który musisz zmienić. W jego przypadku to było troszeczkę za mało, moim zdaniem, co on tam zmieniał. Yy, a to były, wiesz, później ilustracje, które szły na przykład do planszówki. Które szły do jakiegoś artbooka. I ludzie. Czy były sprzedawane? Były jako sprzedawane. I to, tak. I, I wiesz, może jakby się przyznał, to by jeszcze jakoś się dało przypchnąć oko, a on przez długi okres czasu nie o tym milczał, a później nawet y, było, było. Nie wiem, czy jak, no w końcu to wyszło, ale nawet ludzie mówili, że on fałszował cały proces twórczy tego. Nie wiem, na ile to jest prawda. Nie chcę jakby mu od razu obarczać. Wiesz, było była, była, straszne wiadomo. Szambo burza Afera. w internecie, tak. Latało, wiadomo, tornado brązowe po, całym, po całych, jakby forach, i trzeba było go, je omijać, żeby nie angażować się za bardzo w to, żeby nie, nie dostać odłamkiem jakimś. Jedna z rzeczy, którą zauważasz, bardzo szybko po rozpoczęciu pracy nad rysunkiem, po poważnymi studiami nad, nad grafiką i w takim pierwszymi próbami tworzenia własnych rzeczy, to to jak wiele błędów jest w tych niektórych komiksach amerykańskich, na przykład anatomicznych. Ostatnie się I to nie, mówimy, nie, mówię, nie mówię tutaj o na przykład rysunkach Leifelda, no, który wiadomo, no, który jest pośmiewiskiem komiksu i zrobił na, na tym, jaki jest słaby w anatomii, zrobił swoją, zbudował swoją markę. Ale mówimy tutaj na przykład o Gregu Capullo, który popełnia anatomiczne pomyłki gdzie nie gdzie. Mówimy tutaj o, o naprawdę frontlinerach amerykańskich. Szczególnie, komiksu. że te rysunki, wiesz, one szczególnie to razi w momencie, kiedy masz rysunki, które są dość realistyczne. Kiedy to jest bardziej takie kreskówkowe, to się więcej wybacza. Nawet, wiesz, ostatnio, wiesz, oglądaliśmy tego The Darkness i, tak, tak, to... i, i była, gdzie facet trzyma, yy, to nawet, wiesz, po prostu pierwszy lepszy komiks, jaki wzięła z półki. Facet trzymał drugiego faceta za gardło, ta głowa była jakaś zniekształcona, gdzieś ta ręka musiała się zmieścić w kadrze, więc miała jakieś dziwne skróty perspektywiczne, które w rzeczywistości nie działają. Yy, miałeś, wiesz, mieliśmy ten ostatnio na czacie, yy, jak rozmawialiśmy tą wymianę z Tomkiem, gdzie yy, z Kobrą, który przesyłał mi Tora, który z kadru na kadr przechodził jakąś genetyczną e, terapię, że zmieniał się z grubego, takiego sprzyklejoną, zdecydowanie sztuczną brodą faceta w super chudego faceta. To jest, to jest bardzo ciekawa uwaga. Ja tego darknessa wybrałem, topkał po to, żeby ćwiczyć na takich bardzo uproszczonych postaciach, które w dużej części są schowane w cieniu. Uznałem, że to będzie rozsądna, rozsądny pomysł na jakieś referencje do ćwiczeń. I rzeczywiście zaskoczyła mnie ta twoja uwaga, bo w każdym tym kolejnym kadrze... Twa na twarz. Twarz tej samej postaci wyglądała inaczej, jakby była ze zdjęcia innego aktora przerysowywana. Był tam Tom, Tom Cruise. Jednak... jednak Czytelnik tego nie widzi. Dla czytelnika to jest nadal, nadal ta sama postać i jest w niej wystarczająco dużo cech charakterystycznych, żeby ten wzrok płynął swobodnie, Ze po kolejnych względu na kadrach. to, że się cienie w tych samych miejscach, jakby artysta robi, wiesz, podobne, jakby co prawda te proporcje twarzy nie zawsze wychodzą takie same, ale e, gdzieś tam się troszkę wiadomo, ta sama fryzura, ten sam ubiór, jakby szczegóły się gubią, jest dużo dajesz cienia. Jakby pewne sztuczki stosujesz po to, żeby ukryć, e, że trajsujesz. Mam wrażenie, że tam jedno zdjęcie było z Putina. Mówię ci: tam był Putin, jak nic. Tak, jest wystarczająco przerysowany, żeby się nadawać za komiksu amerykańskiego. No jeszcze, bo brakuje tylko, żeby jeździł, na, żeby faktycznie go zrobić po prostu bear cover, wiesz, tradycyjnie tak, tak. jeźdzący w niedźwiedziu. Na niedźwiedziu. Albo, albo raptorze, jak o, Batman. Jak Batman, piękne. Mm. Ale. Komiks, komiks. Jutro, jutro będziemy uczestniczyć, Ty będziesz prowadził warsztaty dotyczące tworzenia komiksu, ale przede wszystkim ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, jak wyglądają te techniki tworzenia komiksu: jak jaki kolor, jakie medium należy dobrać do, do tego, żeby nałożyć kolor przy pomocy technik tradycyjnych. Czy możesz więcej powiedzieć o tym? My wiemy, że bardzo dużo rysowników korzysta z tuszu przy kolorowaniu komiksów. W szczególności jest to prominentne, jeżeli chodzi o rynek właśnie amerykański. Ostatnio bardzo popularnym rysownikiem jest pan Marini, który korzysta z akwareli w większości, żeby swoje ilustracje kolorować. Co to byś doradził? Co, co jest najlepszym z mediów tradycyjnych, żeby nakładać kolor? Nie wiesz, nie można powiedzieć, że coś jest najlepsze. Jakby takie, a, robimy tak, bo to jest najlepsze jakby wszystko zależy od Twojego projektu i Twojej wizji artystycznej yy, tak jak mówisz Pan Marieni może raz, akwarela może być dla niego bardzo naturalnym medium może sprawdzać się w projektach, bo dobiera się artystów do danych projektów w rzeczywistości, nawet w komiksach amerykańskich to nie jest tak, że po prostu rysujesz to dzieło, bo je zacząłeś yy, tam jest bardzo to wiadomo, komiksy są własnością nie autorów, tylko bardzo często yy, wiadomo, wydawnic więc dobiera się tego artystę pod komiks stąd jeżeli chcesz mieć odpowiednią lekkość, bo to zapewnia akwarela ona jest zawsze taka, wiesz, biel wychodzi z kartki ona jest zawsze lekka, delikatna, prawie zawsze bo można ją też położyć grubo wiesz, ja widziałem tak jak rozmawialiśmy o Federicim, on kładzie przecież akrylem normalnie koloruje te swoje prace to jest lekki ołówek, później kolor. Wszystko zależy też od czasu, jakim dysponujemy. Farby akrylowe zauważyłem, że raczej decydują się na nie artyści, którzy tworzą układki albo tworzą większe tak. ilustracje. Tak, ale komiksy nimi rysowane też widziałem. Wiesz, patrzysz na Rosińskiego, który wręcz e, bodajże olejami robił część komiksów. Ehm, wszystko zależy od twojej wizji artystycznej, od tego, w czym się czujesz też pewnie. Ehm, jak mówiłeś, mamy ograniczenia czasowe, więc im pewniej się w danym mediu czujesz, tym jest lepiej. Też, wiesz, zależy, możesz wziąć równie dobrze bardzo takim, tak jak rozmawialiśmy o tych fakturach na papierze, że ja wybieram zazwyczaj gładkie, ale jeżeli weźmiesz bardziej szorstki papier, to on, mówiłeś, bardziej pietusz, ta linia jest taka bardziej poszarpana na końcach. To też ma zna, jakby wszystko zależy, jaki chcesz efekt uzyskać. To pod to dobierasz odpowiednie narzędzia. A który byś powiedział, że jest najprostszy, najprostszy albo taki, którego najszybciej zrozumie osoba, która dopiero zaczyna? Yy, mówisz o komiksie czy o, o, o kolorowaniu. O kolorowaniu. Komputer. Okej. Okay. Wiesz dlaczego? Bo, bo, bo pozwala naprawić swoje Wiesz, błędy. Ja, ja na przykład sposób. lubię czerń nakładać yy, ręcznie, później brać do komputera i kolor w, yy, w komputerze robić. Ze względu na to, że nie zawsze się pewnie... Chociaż widziałeś, mam trochę tych Prac w kolorze zrobionych promarkerami. To ze względu na to, że pozwala mi to bardzo szybko, jakby stworzyć kolorowy, kolorowy obrazek, kolorową ilustrację, ale komputer pozwala mi na to, że nie, nie boję się błędów. Zawsze wszystko możesz cofnąć, możesz poprawić, możesz wyłączyć całkowicie ten kolor, zrobić jeszcze raz. Komputer jest dużym, jakby po, po, dużą pomocą. Nic dziwnego, że wszystkie wiesz, wydawnictwa komiksowe już w latach 90., już jakby tylko kiedy tylko ta technologia nadążyła za tym, żeby można było kolor nakładać yy, w komputerze, czyli gdzieś w latach 90., to bodajże było. Od razu wszystkie wydawnictwa się praktycznie na to przysiadły. To prawda, chociaż nie masz wrażenia, że teraz bardzo wielu artystów też wraca do tradycyjnych technik, że był taki boom na komputer, który przyspieszał rzeczywiście bardzo pracę i pozwalał też... No czasami przez ocean przerzucić surowy rysunek, żeby ktoś inny uzupełnił go o kolor, ale zauważyłem, że to jest jak wielu artystów komiksowych, wzięło sobie też za punkt honoru tworzenie plansz komiksowych tradycyjnych. Ja już metodami. ci powiedziałem, w czym jest ci wygodnie. Są ludzie, którzy faktycznie, wiesz, jakby... Ale nie jest też tak, że później te prace mają swoją wartość. Mają, wiesz, też są jakby... źródłem zarobku dla artysty? Są, jakby przecież sprzedają bezpośrednio strony komiksowe, oryginały, Później krążą po rynku wtórnym sztuki. Tak, i z tego wygląda na to, że nawet w Polsce dość łatwo jest sprzedać same plansze komiksowe. Szczególnie jeżeli masz coś, co było w dużym nakładzie wydane i było bardzo popularne. I nawet takie plansze trafiają do Polski i są sprzedawane polskim kolekcjonerom. No. Nawet z amerykańskich komiksów i to wysokonakładowych amerykańskich komiksów. Tak, tak. Bardzo często konfrontuje się komiks amerykański z komiksem europejskim, mówi o manieryzmach europejskich, o ja czy nawet o jakości fabuły w komiksach europejskich, albo o tym. Że komiksy europejskie są bardziej śmiałe, jeżeli chodzi o pokazywanie erotyki, a amerykańskie robią się coraz bardziej purystyczne. A z punktu widzenia rysownika, czy można jakoś tutaj postawić tamę albo jakieś wnioski, który, czy z kontynentów, bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, może komiks japoński, czy któryś z tych stylów wiedzie jakiś prym, albo uznałbyś za artystycznie solidniejszy, ważniejszy? Wiesz co, to jest taki... taki ale przyznasz, wiesz, przyznasz, że te style się różnią. Różnią wszystko. się, ale to jest, industriali... to jest bardzo takie obiektywne, wiesz, jakby to jest... Każdy coś innego będzie lubiał, co nie? Niektórzy nawet wolą ten lekki, japoński, prosty styl od e, ciężkich, dopracowanych, takich bardzo e, naturalistycznych często komiksów amerykańskich. Wypełnionych kadrami Wy... stron, ciasno. Tak, wypełnionych jakby... Rysunek to jest rzecz bardzo indywidualna. To jest jakby... Ale jednak te style w rysunku są, są prominentne. Znaczy są, są. są różnice między nimi. Wiesz, Tety, na przykład definitywnie różnice, jeżeli chodzi o komiks japoński, amerykański i europejski. Wiesz, nawet patrzysz na te wszystkie frankońskie kraje Belgia, Francja, e, gdzie tam mają, wiesz, jakby ten charakterystyczny, taki lekkie, jakby pojedyncze pociągnięcia, gdzie każde pociągnięcie to jest jakby bardzo przemyślane. Anatomicznie precyzyjne, e, chyba częściej niż amerykańskie. Tak, jakby, wiesz, e, amerykańskie są takie bardzo ostro wykreślone, mają swój charakter, chociaż, wiesz, troszeczkę teraz też to się zmienia, jest bardziej otwarte. Kiedyś miałeś tylko i wyłącznie ten model, wokół którego e, budowano, wiesz, miałeś jeden rysunek, który był zrobiony przez głównego rysownika danej, e, danego wydawnictwa, i, on, i te komiksy praktycznie nie odbiegały później wyglądem za bardzo od siebie. Eee, wiesz były tak linia była zawsze zamknięta wykreślona eee, te postacie były wiesz jak mi, co prawda były byli tacy którzy się dało jak mówisz Ditko czy eee, Kirby którego dało się po prostu od razu rozpoznawałeś, bo te postacie były takie bardzo spłaszczone, były takie krępe. W przypadku Ditko z kolei były takie wyciągnięte, chude, e, bo on rysował dla horrorów, więc e, jego postacie zazwyczaj były bardziej takie szkieletowate. Nawet ten pierwszy Spider-Man jest taki powyginany, e, ma cienkie palce, cienkie ręce. E, ale jednak było dość, jakby takie ujednolicenie, które do dzisiaj trwa, co nie. E, w przypadku komiksów europejskich masz. Troszeczkę więcej, bo masz ludzi, którzy faktycznie naśladują ten styl amerykański. Masz ludzi, którzy bardziej malarskie rzeczy robią, więc w Europie jest taki bardziej, wiesz, kunszt artystyczny wzięty pod uwagę. Jakby to się bardzo docenia, jeżeli artysta ma jakiś swój język. Graficzny, który wykorzystuje, czego przykładem jest choćby Mobius, który później został choćby zaangażowany do paru filmów, do prowadzenia konceptartów, tak jak wiesz, do, oryginalnie do Aliena, Zresztą Duna Jodorowskiego, gdzie on był jednym z konceptartystów, później tak. te, te jakby koncepty dla skafandrów, które były w Dunie, to one wylądowały w obcym. To, w to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe. To jest piękna tak, ta historia, ale jakby bierze się pod uwagę jednak tą artystyczną prominencję tych, arty, tych autorów, w przypadku komiksu japońskiego duże znaczenie ma czas. Bardzo duże. Jakby tak samo jak w amerykańskim, amerykańskim masz. Te wychodzą co dwa tygodnie, co miesiąc. Niektóre e, tytuły w przypadku komiksu japońskiego to są tytuły, które wychodzą co miesiąc. Weźmiemy Berzerka, który wychodzi raz na Kiedy Miura Ma Czas. To jeszcze wychodzi? To je, cały czas wychodzi, tak. No byli trzy lata na łódce, już z łódki zeszli. Teraz czekamy, aż się dowiemy, co z kaską e, z jedną z głównych bohaterek, która straciła pamięć teraz i przywrócili pamięć. Jaka jest jej reakcja? Był na razie wielki krzyk. E, to ile już tomów? Oj, nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Wiesz, jakby te jakowskie... Chociaż berserk jest akurat wyjątkowo dobrze rysowany. Jest wyjątkowo, wiesz, masz piękne kadry, które nawiązują do europejskich, do na przykład takich artystów jak Dürer, do tego drzeworytu, czy y, miedziorytu europejskiego, y, do średniowiecznych grafik europejskich. I one są przepiękne. I rzeczywiście to jest troszkę nietypowe, bo mówiąc szczerze. Ale no, manga widzisz, to są komiksy bardzo uproszczone. Ale Puste od te dlatego... kadry, mało, czasami mało szczegółowe tła, i oczywiście są falebni Bardzo dużo jest tak naprawdę falebnych jak, jakichś odstępstw od tej reguły, ale, ale jednak te komiksy komercyjne, powiedzmy te superbohaterskie komiksy japońskie. One są, 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 są bardzo skomporysowane. Masz, masz te komiksy, które są głównego nur nurtu, tak zwane, wiesz, dla chłopców, shonen, co nie tak zwany, e, który taki przypomina ten superbohaterski, jakby jest tym y, takim najpopularniejszym, który też na zachodzie jakby do nas dopływa i y, y, jakby jest tym, co się głównie sprzedaje, to on jest rysowany tak prosto ze względu na to, że każdy odcinek wychodzi co tydzień. Masz tydzień na narysowanie na przykład 15-16 stron. I w magazynach antologicznych. W magazynach antologicznych one się pojawiają regularnie, y, przez to masz faktycznie po prostu bardzo określony ramy czasów, w których to trzeba zrobić. Stąd był autor, który, nie pamiętam jak się nazywał, teraz mi wyszło z głowy, ale on rysuje coś takiego, co się nazywa Hunter x Hunter. Hunter, Hunter co nie? Tam jest X w środku w tytule. Japończycy jak zwykle muszą sobie dodać coś dziwnego, żeby było marketingowo lepiej wyglądało. Więc jest Hunter x Hunter, co się czyta Hunter Hunter, ale ten autor ma problem, bo on rysuje też jakby raz na kiedy ma czas co oznacza, że w ciągu roku na przykład wyjdą, co tydzień tam powinny wychodzić, powinien wychodzić rozdział, ale wychodzi raz na trzy miesiące, cztery miesiące. Co i tak jest ale sukcesem. Problem jest dużym. w tym, że już mu się nie chce, co oznacza, że niektóre rozdziały są jedynie naszkicowane. Kiedy było jednak publikacja cotygodniowa, miał taki okres, że przez na przykład dwa tygodnie dostawałeś tylko szkic, który on zdążył zrobić. Do danego komiksu, a nie faktycznie wytuszowany, pełen komiks. Czy Japończycy używają w większości tradycyjnych metod przy tworzeniu tych komiksów, czy oni też raczej już się przerzucili na elektronikę? Różnie, to zależy też od autora. Jakby oni wiesz, na, na przykład na, są rzeczy, które robią faktycznie elektronicznie, bo e, dodają na 100% wiesz, no, robienie dzisiaj ręcznie liternictwa jest bez sensu mhm. i nikt tego nie robi już ręcznie. Część rysuje, część rysuje, jakby już w komputerze, wszystko. Ale duża część jeszcze tych rysowników ma podejście takie, że to trzeba tradycyjnie. Bo mało tego. Używają takich tradycyjnych metod, jak, pi, jak piórka tradycyjne, jak tradycyjne stalówki. To wszystko zależy od danego rysownika, czemu jest wygodnie. Znowu to samo, co, o czym mówiliśmy wcześniej. Każdy ma jakiś swój sposób. Nie zakłócasz tego workflow, co masz zazwyczaj. Bo po co? Po co sobie utrudniać yy, jakby tą, yy, ten, tą swoją pracę, kiedy możesz równie dobrze zrobić to w takim samym czasie yy, przy pomocy narzędzi, z którymi jesteś zaznajomiony. Tylko po to, żeby później... Tym bardziej, że zeskanować to nie jest dużo więcej pracy później. To nie jest jakby, jeżeli jest w czerni... Tam, szczególnie, że tamten, kolor, tamten komiks jest yy, w całości w czerni bieli, yy, więc zeskanowanie tego nie stanowi jakby yy, dużego problemu. Bo nie musisz się bawić w kolorze, tylko później wiesz, przeciągasz jakieś tam dwa suwaczki, które spłaszczają tą czerń i jest okej. Okay. Jakby nie, nie widzisz żadnej różnicy, czy to było rysowane przy pomocy cyfrowych technik, czy tradycyjnych. Chociaż w prawne oko pewne rzeczy jakby, bo jest różnica między tym pociągnięciem. Chociaż ja się dałem nabrać, bo jak rozmawialiśmy z Człapopetarz, czy jest Blarem, autorem. Autorem komicsu Tak. Rafałem eee, Szłapom z Krakowa. Tak. Eee, jak rozmawialiśmy z nim, to ja myślałem, że on rysuje to. Eee, ten tusz, jakby tą czernię rysuje cyfrowo. Okazało się, że on wszystko nakłada ręcznie. Chociaż jest też bardzo dobry, jeżeli chodzi eee, o cyfrowy Tak, ale, ale byłem zaskoczony, bo to wyglądało troszeczkę tak, jakby te, ten styl ma bardzo podobny do tych eee, jakby pędzli, które są cyfrowo używane. Może po prostu używa na przykład markera, który ma podobne zachowanie, co nie. Y -y. Eee, Rafał I... Szłapa zresztą też prowadzi warsztaty i też prowadzi warsztaty dla dzieciaków w ramach różnych festiwali, więc jest jednym z tych źródeł, które można wykorzystać, jeżeli chce się zacząć myśleć o tworzeniu komiksów. Ja... I chyba najwięcej, też wydaje mi się, że najwięcej tych um, takich um, Szkoleń, warsztatów, pochodził właśnie ze środowiska rysowników i zwykle jest organizowane przy okazji festiwalów, albo właśnie środowisk komiksowych, jak w przypadku łódzkiego. Wiesz, ja bym w ogóle się zastanowił nad takim, wiesz, poradziłbym przede wszystkim młodym twórcom, żeby poznawali ludzi, bo to jest jakby coś, o czym ja nie pamiętałem, będąc jakby zamkniętym gdzieś w piwnicy na czyli w swoim pokoju po prostu koncentrującym się tylko i wyłącznie na tym dziele mojego życia, które jest teraz patrzone z perspektywy czas, czasu. Zmieniłbym masę rzeczy, ale to była rzecz, na której się bardzo koncentrowałem, którą chciałem bardzo jakby zrobić. Miałem czas ubród na to, tylko żeby się wyłącznie skoncentrować gdzieś w liceum. I patrząc z perspektywy czasu, ja robiłem taki błąd, że nie, nie, nie tworzyłem sobie kontaktów. I to jest coś, czemu, czego polecam, jakby młodym twórcom, robienie kontaktów między sobą, między nawet samym środowisku, jest bardzo przydatną rzeczą później. E, ze względu raz na to, że Wiedzę łatwiej zgromadzić. Możesz do kogoś się zgłosić, zapytać o parę rzeczy, o poradę, łatwiej o korektę. Jest, łatwiej, spopula spopularyzować swoje pracy. łatwiej spopularyzować swoje prace. Łatwiej spopularyzować swoje prace. To też ma duże znaczenie, kiedy jakie masz kontakty, z kim, jakby, kto cię może polecić, gdzie, co, jak, z kim możesz porozmawiać. Tak jak mówię o korekcie też, jakby łatwiej jest te rzeczy zrobić, bo masz się do kogoś zgłosić, kto wiesz, że ma jakieś kompetencje w tych w, w tym jakby samym poletku, co ty działasz, i może ci pewne da rady. To też nie chodzi o to, żeby zaraz każdego e, każdą uwagę, wiesz, implementować, bo e, są różne gusta i guściki, ale to też pomaga. E, to też pomaga później, bo ci ludzie często mają jakieś kontakty. E, w, Wiadomo, Ale to... pośrednie, gdzie mogą cię z kimś jeszcze też e, umówić, kto ci w jakiś sposób pomoże, e, też może ci, e, wiesz, nawet to jak bo fajna rzecz była, jak się pojechało na, e, z, na wiesz, na łódzki festiwal. Yy, można normalnie porozmawiać tam z wydawcami, więc po tych konwentach też warto jeździć, bo oni dają też bardzo dobre i ciekawe rady, których często nie znajdziesz w internecie. To pomysł w ogóle na warsztaty i na zorganizowanie wokół tej działalności komiksowej, Łódzkiego klubu komiksu, właśnie warsztatów komiksowych, tak. I dziękuję Ci bardzo, że przyjmujesz zaproszenia i chcesz, chcesz uczyć łódzkich komiksiarzy też tego fachu. Z moje doświadczenia były takie, że najszybciej się uczyłem, jeżeli ktoś wytykał mi błędy. I nie mało powiem, Uwielałem swoich błędów, tylko ktoś za mnie identyfikował je bardzo szybko, po czym miałem szansę ten rysunek doprowadzić do przyzwoitej formy pod okiem kogoś, kto po prostu wie na ten temat wszystko. Mało Więc... tego, patrzysz też na błędy innych i już jesteś świadom, wie, wie, jakby wiesz czegoś, co ty może nie zrobiłeś w danym tym, ale dodatkowo się uczysz od, na błędach innych. Oczywiście i prawda jest taka, że w końcu dojdzie się do właściwych wniosków. Spróbuje się dziesięciu różnych mediów, najpierw użyje się akwareli, później użyje się tuszu i w końcu dojdzie się do tej techniki, która, która ci najbardziej odpowiada, Dokładnie. a nawet do informacji o tym, jak prawidłowo użyć jednego i drugiego. Ale tutaj jest bardzo ważny skrót. Praca z ludźmi to jest niesamowite przyspieszenie rozwoju własnego i rozwoju Swoich umiejętności. Dlatego no, tak, tak cenną, cenną rzeczą wydaje mi się właśnie praca pod okiem kogoś, kto, kto się na tym zna. Wiesz, to jest dla każ nawet dla osoby, która jakby już coś umie, co coś potrafi, jakby x lat pracuje, też pracowanie z młodszymi ludźmi, z ludźmi, którzy zaczynają, też jakby daje pewne dodatkowe profity pod tym względem, pod właśnie warsztatowym, bo możesz się uczyć i. Nie wiadomo ile lat, ale może ktoś wpadnie na coś, co Cię zainteresuje coś, co warte jakby też do swojego warsztatu wdrożyć. Nie ma, jakby wiesz, to jest coś, nad czym pracujesz cały czas. Jakby nawet jak potrafisz już coś. To cały czas do, dokładasz te cegiełki, jako. malutkie elementy, e, które zmieniają trochę Twój styl, Twoje podejście do rysunku. Poza tym warto też wracać od czasu do czasu do podstaw, do e, tak zwanego gesture drawing, czyli do przerysowywania z życia poz w różnych elastycznych na wiesz, nawet takie... do, do Czy nawet cieniowania mięśni, cieniowania ludzkiego ciała, jakichś szczegółów anatomicznych. Ale nawet takie proste I ćwiczenie to... na rozpoczęcie rysowania. Wiesz, jak zaczynasz to, co to wiesz, jakby to, co wielu poleca, to sobie wziąć kartkę i zrobić parę. Kółek. Starać się zrobić po prostu kółka, żeby tą rękę rozluźnić, żeby troszeczkę sobie, żeby nie robić od razu pierwszej kreski, e, która już musi być na gotowym rysunku i ona nagle jest jakaś pokrzywiona, bo jesteśmy spięci, czy e, wiesz, mamy jakiś problem, po prostu jeszcze nie przyzwyczajeniśmy ręki dzisiaj akurat do tego, żeby rysować. Wiesz, są te ćwiczenia, które bierzesz sobie w garstki, mm -hmm. ruszasz, e, jakieś słoneczka, wkręcasz żarówki, inne, które też ci e, pomagają. Ty, wiesz. Ale nawet nauczenie się skrótów pewnych, tak? bo to, to jest bardzo trudna gra dla niedoświadczonego rysownika. To znaczy, e, mamy w głowie jakiś efekt, którego chcemy uzyskać, nie jesteśmy pewni, jaką techniką dojść do tego efektu, więc eksperymentujemy. Każdy ten eksperyment kosztuje nas czas. Kosztuje nas czasami cały rysunek, całą pracę do tej pory wykonaną, dlatego że no po prostu nie mamy doświadczenia. Jeżeli obok nas jest osoba, która może w tym pomóc, może dokładnie powiedzieć, czego użyć, to to jednak zapadać w pamięć, czasami już po pierwszym wykorzystaniu danej techniki. No, to jest trudna praca. To znaczy rysowanie to jest taki, taki też proces kombinowania. Jak dojść do zamierzonego efektu? Nawet jeżeli rysuje się z życia, rysuje się z zdjęć czy z martwej natury, to widzimy efekt, którego musimy uzyskać, ale mamy na przykład tylko dwa ołówki różnej grubości. Tak, Musimy dojść do tego sami. I na tym poziomie, jeszcze korzystania z łówka, może te eksperymenty są bardzo cenne, ale jednak to też jest kwestia wiedzy. Rysunku można się nauczyć. Wiesz, I gorąco też, oczywiście. Rozmawialiśmy o tym zresztą podczas poprzed, poprzednich zajęć, kiedy mówiliśmy o projektowaniu postaci, ale pierwsze jakby ileś tam 15 minut, ja mówiłem o tym, nie przeskoczycie podstaw. Jakby one są super ważne. Musi się na przykład porysować ileś tam bryłek w trójwymiarze, sobie po prostu je poobracać, żeby mieć łatwiej wyobrażać sobie, jakby nawet ręce czy nogi, czy każdą bryłę, która jest z którego składa się ludzkie ciało, bo ludzkie ciało nie składa się z jakiegoś po prostu takiego amorficznego globa mięsa, mięsa które. Tak sobie istnieje, tylko jest, można je podzielić na bardzo proste e, figury geometryczne. I jakby umiejscowienie ich w przestrzeni opanowanie takich podstaw... Gospodarowanie cieniem na tych bryłach. To jakby tak ułatwia sprawę. Później, wiesz, nakładasz na to wiedzę jakąś anatomiczną faktycznie, gdzie jak idzie jaki mięsień. Tak jak dzisiaj, wiesz, rozmawialiśmy o e, tych dłoni, co, o, ty, o tym ramieniu, co nie, gdzie ty myślałeś tak, a ja mówię, ale tu idzie mięsień, tutaj, wiesz, jakby... E, Znowu... Czasami ważne jest to, nawet od której krawędzi zacząć. Dokładnie wiesz, patrzysz na e, dłoń, na rękę, na nogę, na głowę, i to się wszystko jakby są miejsca, w których się przypiają, przez które przechodzą, e, na których się układają w określonych kierunkach, i to później też bierze się, od, od jakby przez skórę, widać. E, Patrzysz, jakby warto sobie wziąć, po prostu wyszukać y, anatomii drawing w y, Google czy tym, żeby zobaczyć na przykład, jak mięśnie biegną, tylko po to, żeby prawidłowo je narysować przy danej pozie. Ale to jest też kwestia czasu. Musisz pochłonąć pewną wiedzę, takie pewne podstawy, jak ten, te figurki, później, jak ten, tą anatomię, bezpośrednio mięśnie, y, jak y, biegną, żeby bez problemu później, jakby nawet z wyobraźni spróbować rysować. Mimo wszystko. Nawet kiedy jesteś bardzo doświadczony, przydają się referencje, więc e, ja korzystałem. Polecałbyś takie gadżety jak ludziki, czy nawet babikum, tak ten japoński japońskie modele. One ciała? są lepsze niż te takie lepsze, drewniane, co nie? To, nie? Ale ja na przykład bardzo lubiłem taką, nie pamiętam, kurczę, wydrukowane w 3D, dosłownie taka anatomicznie poprawna, mhm. e, wiesz, z proporcjami ze wszystkim. Była model kobiety i mężczyzny, gdzie połowę miałeś przydzieloną. Była w skórze, a połowa byłaby całe mięśnie. I mogłeś, wiesz, miałeś po prostu taki model, nagi, który mogłeś sobie obejrzeć z każdej, jakby z każdego kąta, gdzie mogłeś sprawdzić, jak biegną te mięśnie, jak wygląda już skóra, co i jak. I to było, i wiesz, jak jak pracowałem w Widzie, to było to tam mieli na stanie to i też sobie zamierzam kupić coś takiego, bo to się bardzo przydaje, jak myślisz, wiesz, właśnie o tym, nawet jak masz postać chudą czy grubą, wiesz. Proporcje. proporcje się nie zmieniają prawie, że jakby Nigdy, to, to masz tak. jakby większy bebech, czy pewne rzeczy ukryjesz tak. pod tłuszczem, ale pewne, pewne mięśni i tak zostają. jakby Gruby tor wciąż ma bica. Tak, tak, to prawda. Wciąż ma tę samą wielkość, wciąż ma te tak. same proporcje mniej więcej proporcje twarzy, bo ukształt no, oczu się nie zmienia. Są cechy charakterystyczne, które należy zachować, no, jeżeli chce się być precyzyjnym tak, przy tworzeniu swojej postaci i swojego komiksu. To, to może Amerykanie się nie do końca do tego stosują. Ale ważne, że ma muszkę, to wtedy go rozpoznamy na każdym kolejnym kadrze. <grym> A żebyś wiedział, pamiętasz, wiesz, to jak rozmawialiśmy też yy, o kolorze w komiksie, gdzie ta malutka postać, która jest w, ma czerwone portki, niebieski, całą resztę ciała, praktycznie, która jest Supermanem na tym kadrze gdzieś leci w powietrzu, to jakby z automatu rozpoznajesz, kto to jest. Po dwóch, trzech kolorach. Spiderman też ma dwa kolory, w sumie trzy ma błękit, ma trochę bieli na oczach, ma czerń, która w sumie tylko i wyłącznie w konturach, ale niebieski, czerwony, w odpowiednich miejscach umiejscowione, już widzisz, że to jest daleka, że to jest spider -Man. Ten kolor jest bardzo ważny w tych super bohaterskich komiksach właśnie też ze względu na to. Zauważyłem, że też jednym z Twoich ulubionych narzędzi są promarkery. Możesz nam coś więcej powiedzieć co? o pracy z promarkerami? One są po prostu bardzo szybkie. Czy w ogóle z markerami. One są po prostu bardzo szybkie, wiesz, jak chcę narysować coś szybko, szczególnie jak mam potrzebę, żeby, wiesz, zrobić jakieś ilustracje, może później będę jeszcze nad nią pracował, to nie zajmują mi, wiesz, akwarela wymaga czasu na przykład. A też. Akwarela schnie, trzeba jej pozwolić też troszeczkę nawilgnąć temu papierowi, musisz mieć odpowiedni papier. Promarker jest taki bezpieczny, szybki. E bierzesz, wybierasz sobie parę kolorów, wiesz, e masz odcienie różne, masz ten blender. W miarę szybko możesz stworzyć na przykład e postać w czerni-bieli, i wypełnić ją e, tym markerem e, bez jakby pro, problemów takich technicznych. Bardzo. On jest bardzo prosty, technicznie przede wszystkim. A jak podchodzisz do cieniowania promarkerami? Wiesz co, mam w rzeczywistości też jakby eksperymentuję za każdym razem jest troszeczkę inaczej. Ale korzystasz z innego koloru czy powierasz kolor? E, czasami jedna, czasami druga. Czasami wiesz, masz po prostu blender, weźmiesz, zrobisz wzdłuż linii, e, tam gdzie powinien być cień. Po, po, pociągniesz sobie kolorem i rozmyjesz go do y, miejsca, w którym ma być światło. Zresztą światło wiesz w różny sposób działa Możesz różne efekty mieć, możesz mieć mocne światło Co będzie powodowało, że ten kolor będzie bardzo blady Że nie będziesz miał wypełnienia całego Tylko będziesz miał na, tylko i wyłącznie na krawędziach Wtedy też możesz na przykład Zaznaczyć krawędzie bardzo delikatnie Że one są przerywane Że to światło wręcz wchodzi w ten rysunek Wchodzi w tą postać To wtedy też pociągnięć, pociągnięć mniej stosujesz Kiedy masz ciężkie cienie Ciemno Wiesz bardzo dużo takich o, jakby ostrych e, kontrastów, to też zupełnie inaczej to struktujesz, bo możesz wypełnić praktycznie tą postać bardzo płaskim kolorem albo dodać jej dodatkowo jakichś, wiesz, delikatnych tylko blików. Jest naprawdę dużo rzeczy, których możesz, które możesz zrobić e, bardzo prostymi narzędziami, bo promarkery są bardzo proste. Jeszcze pamiętam, kupiłem takie markery, które były w e, Tiger... Nie pamiętam, jak się ten sklep nazywa. Ten taki taka sieciówka jakby z Holandii, która u nas się pojawiła. Nieważne, nie Ale tam były takie same prawie jak promarkery. Markery za 10 zł, 3 markery sztuka. Mhm. I, I jak one się sprawdziły? One są całkiem fajne. Jakby, to jakby nawet też zapewne wiesz. Problem jest taki, że e, promarkery wiesz, jakie one mają dokładnie kolory. Kupujesz tamte markery, kupujesz trochę w ciemno. Rasz, nie masz gwarancji na to, że one zawsze będą takie same. To jest jedna rzecz dwa nie masz gwarancji, że one dobrze będą się mieszały z innymi. akurat one się mieszają dobrze z pomarkerami i z kuretakie markerami, które używam, bo wszystkie są jakby bazują na alkoholu. wszystkie niestety media, które konsumują alkohol, alkohol są mało trwałe. niestety, e, niestety. Wiesz, jakby, rozmawialiśmy ostatnio z tym, że mało, jakby, żeby nie rysować. Jeżeli chcesz mieć coś, co będzie trwałe, żeby nie rysować czymś tam, to nie wiem, jak się będzie zachowywało w ciągu lat paru. A jest coś takiego ewidentnego, czego powinni ludzie unikać przy korzystaniu z promarkerów? Hmm. Na przykład mieszania ehm, z jakimś innym. Głównie narzędziem? ja, bym po, ja bym, je, Powinieneś unikać ogólnie czasami mieszania wodnych z alkoholowymi, bo to jedno z drugim. Na przykład alkohol potrafi te wodne rozmywać. Więc masz na przykład, masz normalne, zwykłe takie, które mają ink napisany, co nie tam jakby anti-acid i te inne, wiesz, że, że one długo zachowują, wiesz, że one długo mhm. zachowują jakby, bo są, tam napisane jest, że one są archiwalne itd. dtp I wiesz, że one długo będą zachowywały czerni i wiesz, że one jakby nie będą się gryzły z markerami. Ja miałem taki moment, kiedy kupiłem, nie wiedziałem po prostu co kupiłem, kupiłem brak trochę, a wezmę sobie to, 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 ten wygląda fajnie, nie spojrzałem, był wodny. Jak jest wodny, to potrafią się wodne rzeczy rozmywać, na przykład miałem taki fajny kuretakę, fajny miał taki pędzelek, fajnie się nim rysowało, później przeszedłem do kolor, koloru i nagle ten kolor mi się zaczął jakby taki fiolet, bo od niego wiesz, przenikać w ten mój rysunek było, aha. To, Dobra. To, to, to ja to zauważyłem przy używaniu tuszy, że jeżeli nadużywa się tuszu, jeżeli tych warstw zrobi się więcej bo niż 3-4, to potrafią przybierać, nawet ten sam kolor potrafi bardzo przybierać egzotyczne odcienie, na przykład brąz potrafi być mocno zielony. Wiesz, bo one się jakby reagują, tam mieszają się, co jest jakby problemem. Trzeba po prostu też sprawdzać, Ja, ja wiesz jeszcze nie mam paru rzeczy, których nie przetest... ja, Mam parę rzeczy, których jeszcze nie przetestowałem i musiałbym najzwyczajniej w świecie pobawić się trochę, zobaczyć co i dlaczego nie działa. Ale to jest właśnie po to są też te zajęcia, żeby ludziom pokazać czego też jakby unikać, czego... z czym mogą być problemy. Problemy mogą być z papierami, o czym już też rozmawialiśmy. Pamiętasz ten rozmawialiśmy o tych cienkich papierach, które są niby do promarkerów, ale one zawsze mają takie, masz takie wrażenie, że pracujesz na czymś tanim. Mm -hmm. że A niby... to jest bardzo dziwne, bo to jest bardzo. To drogi jest dosyć papier. drogi papier. On jest yy, bardzo skuteczny. Markery w ogóle nie przysiągają przez niego. Ten alkohol nie przesącza się przez ten sam papier. Ale jest to potwornie cienkie. To aż, to aż strach z tego korzystać, żeby się nie pogięło, albo pierwsze. Estetykę tracisz. Dokładnie. Kiedy chociaż, bierzesz... chociaż kolory są zachowane bardzo żywe, nawet mamy tutaj w studiu, niestety nie możemy wam pokazać, ale, ale zapraszamy was serdecznie na stronę Mateusza, na który możecie zobaczyć jego grafiki i e, poczytać jego komiksy, to jest skarbnica Barda. Mam przed sobą taki postaci, właśnie oryginalnej postaci komiksowej Mateusza, rysunek, który jest narysowany na tym cieniutkim papierze. No i to, te kolory są zachowane świetnie. To one są wyraźnie, ten papier zachowuje jakąś trwałość. Wiesz, Nawet... I dobrze ten blit działa, jak masz tam tą blankę, co narysowałem do Street Fightera, to się bawiłem właśnie. Pierwsza rzecz, którą wiesz, kupiłem sobie ten papier, potestujemy, zobaczymy jak on działa. I Trochę... było takie, wiesz, o fajnie, bliduj, ale jakby masz wrażenie, że to jest tanie, że to nie jest jakby, kiedy patrzysz na coś, co ma większą gramaturę, tak. automatycznie sprawia bardziej bogate wrażenie. I ten papier też z większą, ja, ja kupuję gładki. papier. Ale to papier, zazwyczaj. że nie można kupić tego w większej gramaturze. Właśnie też troszkę. jestem zaskoczony. Nie można, może można, natomiast ja starałem się. Może u nas nie ma najzwyczajniej w świecie. Niestety nie trafiłem na nic ciekawego. Prawda jest taka, że też na polskim rynku wszystkiego nie ma. Że masz, wiesz, sklepy, które są dobrze wyposażone. Ja z warsztatu artysty też zamawiałem parę rzeczy, bo znalazłem akurat u nich bardzo korzystną ofertę, ale to było na zasadzie takiej, że też wszystkiego nie, wszędzie nie ma. Jakby możesz wybrać parę sklepów i pościągać. Są rzeczy, które wręcz są ściągane z zagranicy. Ale jak patrzyłem na ofertę niektórych sklepów amerykańskich, to tam są rzeczy, których u nas po prostu nie kupisz. Bo jakby też jest kwestia tego, że u nas się tak komiksów nie robi, nie rysuje. To nie jest wielki rynek, że wiesz, u nas jest dużo autorów, którzy robią, wydają swoje komiksy. U nas to jest parę, parędziesiąt osób, które w tym przemyśle pracują prężnie. A u nich to są setki. I mają tak naprawdę ograniczony zasięg poza tak, kilkoma przykładami. Dokładnie. Wiesz, i, i jakby patrzysz na, na to, co dają ci jakby amerykańskie sklepy tak o oni to mają, wiesz, dostępne wszystko. Japończycy. Zresztą, te narzędzia, które, jak, o których rozmawialiśmy, które, jakby, które tam próbowaliśmy, to w większości Made in Japan. Jakby naj, najfajniejsze nie są te robione w Niemczech, czy gdzieś we Francji, jakiś fabek. Tylko też tak, te, te, fajne są te, które są robione w Japonii, wiesz jakieś kuretake, Sakura. Ale rzeczywiście, to. to... Japończykom bym powierzył swoją dłoń, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak markery, bo rzeczywiście oni z tym dużo wydaje się pracują i te sprzęty, kuretake, te które tak chociażby. ZIGS, nie? Są tam bardzo, na... dobre, e, wiesz, bardzo dobre. Wiesz, te jakby u nas pro ale w, już skończę to. W Japonii bardzo popularne są te kopiki, wiesz, jakby, to są też jakby tego rodzaju, bazujące na, alkohol, na alkoholu, kolorowe markery. Okej, okay, super, dzięki serdeczne za, za obecność w tym odcinku. Zapraszamy wszystkich też na cykl naszych warsztatów, które prowadzi Mateusz. Właśnie pod szyldem United States of Comics. Zapraszamy, jeżeli chcecie śledzić, kiedy będą terminy najbliższych warsztatów, wejdźcie na facebookową stronę United States of Comics. Te warsztaty są prowadzone we współpracy z warsztatem artysty Natowima i w jego właśnie sali konferencyjnej się odbywają. To była audycja Zjednoczone Stany Komiksu na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękuję za współpracę Ziemowitowi Halcińskiemu, który wydawał ten odcinek. Dzięki serdecznie. Dziękuję jeszcze raz Mateusz za obecność. No, dzięki. I żegnamy.